Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skyrim. Jak pamiętacie, ostatnio udało nam się dostać do wysokiego Hrothgardu, bodajże Hrothgard. Hrothgar bez T na końcu. No i wreszcie pogadamy z Siwobrodymi. Padumc. Tym. Jaki teleport. Z kim ja tu mam pogadać? Chyba z tobą, nie? A zatem smocze dziecię objawia się w tej właśnie chwili, u schyłku epoki. Odpowiadam na twoje wezwanie, mój mistrzu Obi-Wan Kenobi. Zobaczymy, czy naprawdę posiadasz dar. Pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy twego głosu. Oki. Dla was dwóch, żeby było śmiesznie. Fus! Smocze dziecię, to naprawdę ty. Witaj na wysokim Hrothgarze. Swoją drogą, tu było można nawet chyba fajne rzeczy znaleźć. Okradamy się w obrotach. Ale nie jestem pewny, po prostu szybko tu się rozejrzę, jeżeli nie będzie nic ciekawego, no to lipa. Nie będę marnował odcinka, jeżeli coś tam to na szybko znajdę, to bierzemy. Pewnie będzie coś do alchemii. Coś do alchemii jest wszędzie i zawsze i wszędzie. Jezus, przestraszyłem się, że on już fraje, że chodzisz po naszej świątyni. Co? Chodzisz po naszej świątyni, a tu co? Lidia. Swoją drogą, kiedyś będę miał takie misje, gdzie będę musiał coś zrobić z cicho, to Lidia, no way, zostajesz w domu. Jak zwykle mikstury. Lawenda. Nie no, nie ma sensu, tu raczej nie ma nic. Chyba, że tu. Nie, raczej. Aha, pusta szafa okradni. Raczej już nie będę tych pojedynczych spadników zbierał. Szybkie cięcie, którego nikt nawet nie zauważy. Nie miecz. Nie, dobra, Lidia, idziemy stąd, nie marnujemy odcinka. Tak, nie marnujemy odcinka, no już bez przesad nie będziemy się... Nie ma tu raczej nic. Najbardziej te mikstury, ale... Za nimi raczej nic ciekawego nie ma. Dobra, idziemy kontynuować questę. Jestem mistrz Arngeir. Mówię w imieniu Siwobrody. Cieszę się. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy zaszczyceni móc powitać smocze dziecię na wysokim Hrothgarze. Zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć cię korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Cieszę się. Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. To dzięki, Krzysiu. Udało ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar, lecz czy masz hart i charakter, by kroczyć wskazaną ci ścieżką? To się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum. Jump, everybody, jump. Zobacz, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz w narzeczu smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Headbugging, dziwko. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Gościu, skończ pierdolić. Mistrz Einhard nauczy cię ro, drugiego słowa nieugiętej siły. No już, koniec. Ro znaczy w smoczym narzeczu równowagę. Chodź, uczymy się już. Chodź. Siłą. Lidia. Chodź ta, Lidia. Wciąż tu je, jak sobie życzysz, tanie. Ro. Wyczuwam diabolo. Uczysz się nowych słów niczym prawdziwym. Ja. Rzeczywiście masz dar. Dzięki. Nauka słów mocy to jeno krok pierwszy. Musisz odkryć. Szumiem, magia, krzyki.
Poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Jako smocze dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. Flat. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia Ro. Wow, you are fucking David Copperfield. Okay. Użyj krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. Okej, dzięki za tutorial. Ik losa! Fus! Ro! Fus! Ro! Swoją drogą wybaczcie za to, że ja cały czas tak ruszam myszką, ale ja mam już takie przyzwyczajenie do grania, że nie mogę cały czas hop, tylko muszę ją odrywać. Dobra robota. Jeszcze raz. Chociaż swoją drogą, może spróbuję na troszkę niższej rozdzielczości. Fus! Ro! No jeszcze raz, dawaj, dawaj, come on! Szybko się uczysz. Jeszcze raz. Losa! Fus! Nie, fus ro! Użyj fus i ro. Razem sprawią, że krzyk stanie się potężniejszy. No nie, spieprzyłem. Ha, stoi na wazonie. No dawaj. Losa! Fus! Ro! Oj, sorry. Imponujący. Twój tłum jest bardzo dokładny. Masz w sobie potencjał, smocze dzieci. No. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. Bori. Dobra, to był dziedziniec. Come on. No chodź, Bori. Tum, tum, tum. It's time for a big screenshot. Swoją drogą muszę badać pomiędzy odcinkami, pod czym mam quick save'y, a pod czym mam quick load'y. Wiem, że to jest bodajże pod F1 i F2, albo F2 i F3. Ale nie chciałbym nagle wczytać gry, więc spokojnie zrobię to pomiędzy odcinkami. Bori! Choćby już połowa odcinka minęła. My jak zwykle nic nie zrobiliśmy. Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie nowego krzyku. Mistrz Bori nauczy cię Wult, to znaczy tornado. Wult. Jest, jest, jest! Musisz burn, motherfucker. Słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić się w ja! Udać się do mistrza Bori. Podzieli się z tobą znajomością Wult. Cześć, Bori. Bori. Widziałem twój mózg, dosłownie. Przekazałeś mi swój umysł. Okej, okay, magia, krzyki i... Zobaczymy, jak szybko zdołasz opanować nowy krzyk. Mistrz Wulfgar zademonstruje ci trąbę powietrzną. Następnie przyjdzie twoja kolej. To dobrze. Mistrzu Bori. Mex. Wood. Teraz twoja kolej. Stań przy mnie. Mistrz okay. Bori otworzy bramę. No skończę pierdolić, chcę grać! ...by przejść za bramę, nim się zamknie. No, stoję. Niewiarygodne. Dobra, frajerze, tylko ty już potrafić z nich wszystkich. Znaczy, potrafisz rozmawiać, mówić. Ach. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieciom, ale ujrzę cię na własne oczy.
Przyszła pora na ostatnią próbę. Odzyskaj róg Jurgena. Nie. Wykastruję. Jak zwykle. Krótkie cięcie. Okej. Okay. Rocker już przestał dzwonić. Mam nadzieję, że to jest... Czy gram w Borderlands i czy chcę nakręcić? Bo mamy lekkie zaległości z tymi odcinkami. No i co? No i mamy przynieść... róg... A zresztą zaraz zobaczycie. Róg Jurgena Wiatrowładnego. Co ja to mogę mieć... zrobić? Wróć do Klimka. Okej. Okay. To teraz robimy tak. Mapa... Oj, co mi się stało z kolorami? Aha, nocy jest, albo jakaś pora... pora dnia, pora nocy. Okej, musimy wrócić do Irfirstet. Ja przekręcam, więc to jest... to jest oczywiste, dla mnie ten język jest zbyt ciężki. Okej, wracamy tutaj. Tylko sobie muszę tego questa... ustawić, bo poszukiwanie go... w całym mieście mogło być nieciekawym... zadaniem. J. Wróć do Klimka. Okej. O, jak pięknie. Cześć, Klimek. A, dobrze cię znów widzieć. Jak do... nielicha wspinaczka, prawda? Nie było źle. Tak czy inaczej, bardzo ci dziękuję. Proszę, weź to za swój kłopot. Okej. Raz jeszcze dziękuję za... No i tak, teraz musimy... zrobimy questa. Przynajmniej zaczniemy questa Pomoc w potrzebie. Odszukaj kobietę renegarckiego pochodzenia. Tylko gdzie jest Hammerfell? Bo będę musiał się tam potem dostać. Nie, oni chyba będą wrogi niestety. O Jezus, taki kawał drogi. Trzeba będzie jakiegoś kunia zakusić. Wiecie co? Nie, zrobimy innego questa. A chociaż i tak musimy iść do Białej Grani, bo tam chcemy skorzystać z szybkiej podróży. A nie mamy za dużo czasu. No już się zbliża 13 minuta. Było małe cięcie, więc nie wiem jak tam dokładnie stoimy z czasem. Okej. Wiem gdzie jest ta kobieta. Jakbym nie wiedział, mógłbym iść do Lochów i tam się zapytać pewnego więźnia. Wiem, że mi się tnie, ale mi to nie przeszkadza jak biegam. Tam mógłbym się zapytać pewnego buntownika, czy ona wie, gdzie on jest, gdzie ona jest. On by mi powiedział, że chyba w tej karczmie jest, ale jako, że już znam tego głosa, to wiem. Jeśli czegoś zapragniesz, cześć. A ja kogoś do ciebie przyślę. Na pewno? O nie, znaleźli mnie. Pomóż mi. Oki. Proszę, chodź ze mną. Musimy porozmawiać na osobności. Szybko. Chodź ze mną. No. Za śmierć, co oszczędziła nas. Pozbędziemy się gromowładnych, co nasze odzyskamy. Krwią naszą, siłą, męstwem, ale i stalą ich wygnamy. Koniec z Ulfrikiem, królów... Okej. Tak nikt nie widzi, to może uda mi się okraść. No nie! O nie, złamałem pierwszy... wytrych w grze. Nie, drugi. Ojejku. Nie. Lekko w tom. Nie. Jeszcze ciupinkę. Udało się. Błagam, żeby tu było coś. Nobody sees it. No i tak. I właśnie teraz już zrobiliśmy tą połowę questa. Myśmy Skyrim. Ona nam zaoferuje, że możemy ich zabić, ona też nam zapłaci, ale ja jednak jak się z nimi dowiedziałem. O. Naszym cierpieniu. Dobrze się czujesz, słonko? Nie wyglądasz najlepiej. Czy mam jakąś chorobę? No. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Zrobić dobry uczynek? Wybrał, po której stanąć stronie, ale wybrał kiepską. Teraz go nie ma. Prawa wojny. Im szybciej pogodzisz się z jego stratą, tym lepiej. Czy masz coś choć odrobinę świeższego? Zapewniam cię, że wszystko jest świeże.
Codziennie sam poluje na zwierzęta. Wierzysz tej starej jak lecisz? No, kończy tą rozmowę, bo to będzie quest. Ależ ja trzymam. Chyba nie przygotujesz mięsa z którąś z tych. To mój więzień. Zrozum, krowo. Twój głupi syn nie żyje. Umarł jako zdradziecki gromowładny. A ty? Lepiej trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz, by spotkał cię ten sam los. Daj spokój, ojcze. Nie ma potrzeby strzepić języka. Ma za dużo tłuszczu, a poza tym... Okej, z tobą. Tak. Jak sobie chcesz. Tak. W tę stronę. Gdy wyjdziesz poza mury, idź cały czas... Gdzie jest ta babka, z którą oni rozmawiali? Dużo między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Mogę myśleć tylko o moim synu, Toraldzie. Mówią, że zginął, ale ja wiem, dziecięta wojny działają w porozumieniu z cesarskimi. Oni też to wiedzą, a no to kłamią mi prosto w oczy. Ja po prostu to wiem. Czuję to w sercu. Musisz mi uwierzyć. Proszę, odwiedź mnie w domu. Wszystko ci opowiem. Okej, dobra. Już widzę, że stoimy z czasem prawdopodobnie dosyć kiepskawo. Lidia! Kotlety i steki godne jarla. Zostawiłem na wysokim Hrogardzie Lidię. O lol. A dobra, to ja tu skończę odcinek, zobaczę po czym są te quick save'y i się przebiegnę po Lidię. Cześć.